No cześć. Ściągłam sobie niedawno z cebuli gałęzie ze świerka. Miałam nakryte, nie miałam co z nimi zrobić. Zobaczcie, sama dziura w cebuli. No już normalnie w środku się gotuje. Rozrobiłam sobie w konewce zwykłą wodę i dodałam miętowy Ludwik. Zaraz zobaczymy, czy jak wleję do tych dziur wodę, czy mam tutaj nieproszonych gości, czy to tylko są nornice, tylko jaż. Na nornice, kochani, spróbujcie sobie do każdej dziury wsypać cynamon. Nornice tego zapachu nie lubią, a turkucie znowu nie lubią miętowego. Bo jeżeli macie rabaty czy coś, to można bardziej radykalne, ale jeżeli macie tak jak ja na grządkach, no to nie wlejecie nie wiadomo czego, bo wszystko przechodzi w rośliny. Zaraz zobaczymy, ale tunele są tragicznie głębokie. Mi raczej wygląda na nornica, ale poczekamy chwileczkę. Parę nornic mi koty złapały. Także moje koty też nie lubią, gdy ktoś mi nieproszony wchodzi na grządki. Prawda, kitek? Prawda, kituś? Nie lubisz, prawda? Jak mi ktoś grzebie. Ale zobaczymy, czy są tutaj turkucie. Czy to tylko są dziury z zimy tak zrobione. Miały ciepło. Miały gdzie urzędować. Nie bójcie się, bo płyn, on jest mniej jakiś szkodliwy dla waszych roślinek, on jest neutralny niż te turkucia. O, zobaczcie, kameruję gdzie indziej, a zobaczcie, się tutaj wychodzi z ziemi taki malutki. Widzicie? Już wyszedł z jaj i już są takie małe. A one zaledwie 5 cm pod ziemią. Już mają swoje gniazda. Tam są, to one dosłownie mają tysiącami tych jajek. I wyobraźcie sobie, jak z tych jajek wyjdą młode, co one będą nam robiły na grządkach. Nie myślcie sobie, że coś mu się dzieje. Kompletnie. On jest po prostu tylko tak oszołomiony przez chwileczkę. Ale on po 15 minutach już normalnie się wybudza. Teraz jest w takim letargu. Jest po prostu tylko przyćmiony samym płynem. Ale on za chwileczkę, po 15 minutach, spokojnie się wybudzi i od nowa schowa się pod ziemię. Także patrzę, czy jeszcze z tych dziur nie wychodzą jakieś duże. Ale już widzę. Patrzcie się tutaj. Zobaczcie. Widzicie? Jaki piękny okaz. Zobaczcie. Chwileczkę tylko płyn do nich doszedł i już wychodzą z ziemi. Także kochani, to jest na 300% sprawdzony już sposób, także z waszymi roślinkami, z niczym, kompletnie nic nie robi. Uważajcie, bo one mogą uszczypnąć, mogą was podrapać. To wam się naprawdę będzie paskudnie wszystko. Patrzę jeszcze, czy czasami tutaj gdzieś nie ma. I tak nagrywam. Ale to wam się wcale nie będą chciały te rany goić. Zobaczcie, tutaj się jeszcze coś rusza. Ten jeden wyszedł. Zobaczcie.
O, widzicie? Popatrzcie, jak ich odstrasza zapach mięty. Następny wychodzi. Popatrzcie się. Tutaj jest jeden. On po 15 minutach, jeżeli nic z nim nie zrobicie, on z powrotem się skawa pod ziemię. I tu już wychodzi następny. Także kochani, zapraszam do oglądania moich filmików. Jeszcze będę próbowała różne sposoby. Na pewno wam będę chciała nagrywać. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, zostańcie razem ze mną. Dbajcie o wasze roślinki i nie dajcie się zjeść tym gamoniom. Muszę go łapać, bo mi za chwileczkę ucieknie. Idę po jakiś pojemniczek, jakąś... Także nie poddawajcie się. Do następnego filmiku.